ważne w mojej pracy edukacyjnej jest nie tylko to, co przekazuję uczniom, jak przekazuję uczniom, ale też jakim jestem człowiekiem. I w zgodzie z tym staram się przekazywać swoje doświadczenie życiowe, zamiłowanie do literatury, miłość do ludzi, świata, zwierząt swoim uczniom. Nasza szkoła i Gimnazjum Saperaude w Rajszewie jest szkołą bardzo młodą. Swoją działalność rozpoczęliśmy we wrześniu 2012 roku. Obecnie uczy się u nas 104 uczniów i pracuje 34 nauczycieli. Ostatnią naszą akcją na rzecz ochrony praw zwierząt był projekt z okazji Światowego Dnia Zwierząt, przygotowany przez panią Małgorzatę Brodacką. Bardzo się ucieszyłam, kiedy znalazłam w tej szkole chętnych do współpracy w tych projektach na rzecz zwierząt, które zawsze leżały mi na sercu i które zawsze chciałam z młodzieżą robić. Pierwszym naszym projektem, jeszcze przed powstaniem koła wolontariackiego, była akcja zbierania pieniędzy na rzecz Fundacji Viva, a dokładnie dwóch podgrup tej fundacji, czyli Koty Spod Mostu i Psom na Pomoc. Zorganizowaliśmy z okazji Dnia Szkoły na pikniku z rodzicami loterię fantową oraz aukcję. Rodzice i uczniowie spisali się fantastycznie. Akcja ta zakończyła się ogromnym sukcesem. Fanty na loterii rozeszły się w przeciągu półtorej godziny, ich zabrakło i praktycznie prawie wszystko sprzedaliśmy na aukcji. Uczniowie wspaniale tę aukcję prowadzili razem z młotkiem. Zebraliśmy wówczas blisko 2800 zł, które przekazaliśmy Fundacji Viva. Wraz z uczniami, rodzicami, nauczycielami, wychowawcami zorganizowaliśmy projekt pod tytułem Szkolna Kawiarenka. Każda klasa przez jeden dzień prowadziła swoją szkolną kawiarenkę, do której przygotowywali wszystko sami, piekli ciasteczka, robili sałatki, robili grzanki w tosterach, zależy jaka klasa, jak się do tego przygotowywała. Akcja była naprawdę wspaniała, nie mam słów podziękowania dla wszystkich. Zebraliśmy blisko 5000 zł, dokładnie 4854 zł. W zasadzie pomysł na zbieranie pieniędzy dla bezdomnych psów był mój i mojego brata. Bardzo się cieszę, że mogłam pomóc chorym, bezdomnym zwierzakom. Kolejną taką akcją charytatywną będzie loteria fantowa zorganizowana na naszym święcie szkoły. Lubię bardzo koty i psy i mam nawet z kilkanaście rybek i bardzo bym chciała jeszcze dostać psa od rodziców. Bardzo lubię koty i psy i króliki. Lubię wszystkie zwierzęta. Mam kota i może będziemy mieli psa, jak nam się spodoba. Mam jednego kota, co nie jest mój, ale już u nas mieszka. Mam dwa koty, dużo ryb, psa. Chciałabym jeszcze mieć jednego kota i psa. Bardzo. Mam dwa chomiki, jedną mysz i psa. Miałam drugiego psa, który był gdzieś taki i miałam jeszcze kota. I przygarnęłam jednego psa, którego obito. Chciałabym razem z Emilką Kulisiewicz założyć ośrodek rehabilitacyjny dla zwierząt. Chciałybyśmy pomagać zwierzętom, które są bite przez ich właścicieli. Bardzo lubię zwierzęta. Mam ich bardzo wiele w domu. Mam psy, koty, papugi i krewetkę. Mam jednego psa, się z nim bawię i lubię go karmić z ręki. W domu mam trzy psy. Papama, Pytlochę i Sabę. Mam jednego psa. I kiedy zawsze widzę psa, który ma tak, który kuleje, chcę go zawsze przygarnąć. Mam dwa psy i trzy koty. Mam sześć psów i jednego kota. Wiele osób mówi, że lubi zwierzęta, kotki i pieski, ale na przykład mrówkę jak widzą, to ją zabijają. Dlatego ja apeluję o to, żeby zaniechali takich czynności, na przykład nie zabijali owadów, bo to takie same zwierzęta są. Gdy widzę jakiegoś kota, psa, to aż trochę smutno mi się robi, bo na przykład on kuleje albo nie ma domu, to chce mi się tak go przygarnąć. Mam psa Bellę, którego kocham ponad życie i nigdy bym jej nawet samej w domu nie zostawiła, bo jej mi szkoda. Zwierzęta po prostu też mają uczucia
Miałem już parę zwierząt i chciałbym mieć jeszcze jakieś zwierzęta. Mam już 2 psy i 3 koty. Zawsze, kiedy widzę na przykład takie zwierzę na ulicy, to zawsze chcę je przygarnąć. Lub kiedy widzę człowieka, który ma puszkę z napisem "Pomagajmy zwierzętom", to zawsze staram się pomóc tym zwierzętom. Bardzo lubię zwierzęta. Mam nawet jednego, kiedyś było ich więcej, ale już zdechły. Jak mnie jeszcze nie było na świecie, to rodzina moja zobaczyła przed domem dwa koty, które miauczały i je przygarnęli. Ale jeszcze jak mnie później nie było na świecie, to jeden uciekł, a drugi został i bardzo kochałam te zwierzęta. I bym bardzo chciała pomagać innym. I nawet przy szkole się jeszcze 2 błąkają psy. Bardzo chciała przygarnąć, ale niestety nie mogę.